Czy istnieje magiczna tabletka na problem z męskością? Witajcie przyjaciele, witajcie ponownie w Healthy Strong, najlepszym źródle zdrowia na co dzień. Badania Brytyjskiego Związku Urologów wykazały, że co piąte mężczyzna chciałby powiększyć swoją męskość. Na rynku dostępne są już środki, które oferują rozwiązanie tego problemu. Jaki wybrać, by zyskać stałe i bezpieczne efekty? Według statystyk 79% kobiet uznaje wielkość męskiego przyrodzenia za wyznacznik udanego stosunku. Dlatego mężczyzna, który zaspokaja swoją partnerkę, czuje się dumny i spełniony. Stanowisko kobiet jest zrozumiałe: dłuższy członek dociera do najbardziej wrażliwych miejsc, dając maksymalną rozkosz ze zbliżenia. Jednak tylko nieliczni mogą pochwalić się zadowalającym rozmiarem. Co z pozostałymi? Z pomocą przychodzą różne techniki powiększania męskości. Powiększaj stopniowo, ale na stałe. Mężczyzna, który chce dodać sobie kilka centymetrów, ma do wyboru wiele dyskretnych sposobów. Najbardziej skutecznym i najmniej inwazyjnym rozwiązaniem są środki farmakologiczne. Jednak przy ich wyborze trzeba kierować się zdrowym rozsądkiem na rynku jest coraz więcej preparatów obiecujących powiększenie prącia. Często producenci mają wizję przedłużenia o od 7 do 8 centymetrów w niecałe 30 dni. Tymczasem wydłużanie członka to proces. Aby był bezpieczny, musi zachodzić stopniowo. Wyjaśnia Janusz Zając, urolog z 12-letnim doświadczeniem, właściciel prywatnej kliniki urologicznej w Poznaniu. Metoda skrojona na miarę. Z urologicznego punktu widzenia, przedłużenie członka jest w 100% wykonalne, choć czasochłonne. Dlatego mężczyzna, który wybiera domowe powiększenie penisa, musi uzbroić się w cierpliwość. Spektakularnych rezultatów nie da się osiągnąć w krótkim czasie. Janusz, zając przestrzega, warto zdecydować się na preparat maksymalnie spersonalizowany. To zrozumiałe, że nie każdy powiększy penisa o tę samą ilość centymetrów, to nierealne. Każdy mężczyzna zaczyna przecież kurację, mając inną długość i obwód penisa. Jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest procentowe zwiększanie członka w stosunku do jego początkowej wielkości. Nic dziwnego, że coraz większą popularność zyskuje produkt, który uwzględnia indywidualne potrzeby mężczyzn. Naturalnie i kompleksowo. Ilość dodatkowych centymetrów zależy od początkowej wielkości penisa. Na takiej tezie opiera się działanie penirium. Produkt daje różne efekty finalne, ale są one pewne i stałe. Badacze z Instytutu Urologii Ogólnej przeprowadzili badania na grupie 100 mężczyzn stosujących penirium. Mimo, że rezultaty tych badań są zróżnicowane, to u wszystkich badanych odnotowano wydłużenie i pogrubienie członka proporcjonalne do jego długości wyjściowej. Janusz Zając tłumaczy: Substancje aktywne zawarte w penirium sprawiają, że naczynia krwionośne w penisie zostają rozszerzone, ułatwiając przepływ krwi. W efekcie daje to silniejszą i dłuższą erekcję. Kuracja uzależniona od indywidualnych predyspozycji to racjonalne podejście do wydłużania penisa. Lepiej racjonalnie niż magicznie. To zrozumiałe, że mężczyzna obdarzony dużym przyrodzeniem jest pewny siebie, zwłaszcza w sytuacjach intymnych. Mały członek uniemożliwia mężczyźnie całkowite zaspokojenie kobiety. Przyczyną jest nieodpowiednia stymulacja bodźców, które gwarantują udany stosunek. Na szczęście nieinwazyjne powiększanie penisa jest coraz powszechniejsze. Mężczyźni, którzy rezygnują z szansy zwiększenia członka, podejmują świadomą decyzję. Jak wiadomo, często wiąże się ona ze wstydem i kompleksami. Nie ma magicznych środków, które błyskawicznie powiększą męskie przyrodzenie. Dlatego coraz więcej osób skłania się ku penilium. Najważniejsze by zapamiętać, że tylko naturalne działanie i rozsądne wyniki pomogą zwiększyć długość i obwód penisa. A stąd już krótka droga do fascynującego życia seksualnego, podsumowuje Janusz Zając. Jeśli jesteś nowy na kanale, pamiętaj o zasubskrybowaniu kanału i włączeniu powiadomień o postach, naciskając dzwonek, aby nigdy nie przegapić żadnego z naszych filmów. Cóż, to wszystko, co mamy dzisiaj dla Ciebie. Dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia w następnym filmie. Do widzenia.